Karolina Sobańska Podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. W tym programie pokazujemy różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi: to zależy. Jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego nowego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Uwielbiam jeść. Od dziecka jestem smakoszką, można powiedzieć, foodiską. Myślę o jedzeniu sporo, jem dużo i gra ono ważną rolę w moim życiu. I choć gastroturystyka i knajpiane życie są mi bardzo bliskie, to jednocześnie dużo gotuję w domu i bardzo lubię moją domową kuchnię. A gotuję, słuchajcie, od 19 roku życia, czyli już prawie 8 lat, odkąd wyjechałam na studia po maturze i przez lata dzieliłam się pomysłami na posiłki i moimi codziennymi jadłospisami na moim kanale na YouTubie oraz na Instagramie. Dlatego, z uwagi na duże zainteresowanie tym tematem ze strony moich odbiorców, dzisiaj opowiem Wam o tym, jak jeść domowe posiłki każdego dnia, tak żeby były one zdrowe, smaczne i proste. Planując ten odcinek, miałam na uwadze Wasze pytania, które zostawiliście na moim Instagramie. Oczywiście odsyłam niezmiennie na Karolina Sobańska, bo tam wchodzę właśnie z Wami w interakcję i dzięki temu macie możliwość współtworzyć też ten podcast. I postanowiłam podzielić ten odcinek na kilka części. Także na początku opowiem Wam o moich głównych założeniach kulinarnych. Czyli takich zasadach domowego gotowania. Potem podzielę się z Wami moim wzorkiem komponowania posiłku, co myślę, że będzie bardzo przydatne. Następnie opowiem o tym, jakie produkty są u mnie zawsze, jeśli chodzi o spiżarnię suchą, oraz jakie produkty dokupuję na świeżo. Potem podzielę się z Wami kilkoma praktycznymi wskazówkami, czyli po prostu opowiem o tym, jak wcielam w życie te wszystkie zasady. Kolejna część to przykładowy jadłospis z przeróżnymi pomysłami na poszczególne posiłki. I napoje, a na koniec odniosę się jeszcze bezpośrednio do najczęściej zadawanych przez Was pytań, które będą z przeróżnych kategorii, ale oczywiście pod ogromnym szyldem jedzenie i domowe gotowanie. I mam nadzieję, że tym samym zostawię Wam całkiem sporą garść wiedzy i inspiracji. Także zaczynamy, moi drodzy, od założeń. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest Moja Macza, pierwsza polska marka organicznej maczy i japońskiej herbaty. Produkty Moja Macza są dostępne na stronie mojamacza.com oraz w Macza Barze na ulicy Olandrów w Warszawie, gdzie wypijecie pyszną maczę w różnych wariantach. Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że jedzenie to jest moje ogromne hobby. Nie mam żadnego wykształcenia z dziedziny nauk o zdrowiu czy dietetyki, ale z przyjemnością podzielę się z Wami tym, co zadziałało u mnie i jeżeli ktoś z Was wyniesie z tego jakąś wartość, to moje zadanie zostało spełnione. Jeśli chodzi o główne moje zasady domowego gotowania, to są one zarówno proste jak i trudne, bo myślę, że są dla mnie proste, ponieważ mam w nich po prostu... W prawe. I to jest chyba nadrzędna wskazówka, żebyście się nie zrażali, bo tak jak powiedziałam, gotuję już od wielu, wielu, wielu lat. Nauczyłam się tego, co mi smakuje, nauczyłam się tego, co służy mojemu ciału, co jest, no powiedzmy zdrowe, choć też teorii zdrowia jest bardzo, ale to bardzo dużo. Przeczytałam mnóstwo książek o zdrowiu, posłuchałam podcastów o tej tematyce, naoglądałam się przeróżnych filmów na YouTubie, czy przejrzałam książki kucharskie... Fascynacja kuchnią, jedzeniem, restauracjami, podróżami towarzyszy mi od zawsze, więc to wszystko składa się na to, że mój system jest moim zdaniem prosty. Co jest dla mnie istotne? To, aby moje codzienne domowe jedzenie było no właśnie zdrowe, smaczne, proste i szybkie. Czyli żeby każdy posiłek można było przygotować sprawnie, żeby to nie był bardzo skomplikowany proces, żeby spełniał jakieś moje wymagania zdrowotne i żeby po prostu mi smakował. I to jest chyba, słuchajcie, kluczowe. To nie ma smakować wszystkim na świecie, tylko wasze jedzenie ma smakować wam. Kolejna taka podkategoria zasad to to, że staram się jeść. Sezonowo i lokalnie. Oczywiście raz wychodzi mi lepiej, raz gorzej, ale jest to zasada, która przyświeca mi i uważam powinna przyświecać jak największej liczbie osób, w zależności oczywiście od y, szerokości geograficznej, tak abyśmy dopasowali swoją dietę, no właśnie do miejsca, w którym jesteśmy i do tego, co jest dostępne w danym momencie. Takie podejście jest lepsze dla planety, choćby z uwagi na ograniczenie transportu. Wspieramy lokalnych dostawców, także dbamy również o ludzi. Produkty lokalne i sezonowe są też bardziej jakościowe i po prostu zdrowsze dla naszego ciała. Kolejna warstwa zasad to nawiązanie do tradycyjnej medycyny chińskiej. Ja mówiłam o TCM, czyli Traditional Chinese medicine wiele razy, i po przejściu już kilku detoksów medycyny chińskiej, zostało ze mną mnóstwo zasad związanych z odżywianiem na co dzień. Czy to znaczy, że każdy powinien za tym podążać? Nie, ale u mnie się to sprawdza i mi to jedzenie, no właśnie, nie dość, że służy. Takim znaczeniu funkcjonowania ciała, co po prostu ja to bardzo lubię. Ale tutaj dygresja, wierzę w to, że jeżeli coś jest dobre dla naszego organizmu, dla naszego zdrowia, to stopniowo zaczyna nas coraz bardziej do takiego jedzenia ciągnąć. Oczywiście na temat zasad jedzenia zgodnie z medycyną chińską mogłabym mówić godzinami, choć wolę oddać głos, gdyż w tym podcaście mamy już wspaniałe odcinki z Karoliną Góralską, właśnie na temat. Odżywiania w zgodzie z TCM, ale taką główną zasadą, którą stosuję, jest wprowadzanie jak największej ilości gotowanych lub pieczonych produktów. Także jem nie za dużo surowizny, jeśli już to w tym sezonie cieplejszym. I kolejna rzecz, bardzo dla mnie ważna, to to, że moja dieta w większości jest oparta o produkty roślinne czyli jest po prostu Plant based. Do tego jem na co dzień dobrej jakości masła i jajka ze sprawdzonego źródła, i z tych właśnie produktów gotuję na co dzień moje posiłki. I jeszcze notatka ode mnie jest taka, że ja jem dosyć monotonnie. To znaczy, trzymam się pewnego schematu, o którym wam zaraz powiem. I mam to do siebie, że nie nudzi mi się to, że jem podobnie, oczywiście rotując sezonowo i też starając się jednak no, nie jeść dokładnie tego samego. Ale przyznam szczerze, że jest to dla mnie totalnie ok, jeżeli kolejny dzień z rzędu jem to samo danie jednogarnkowe, czy bardzo podobny zestaw lunchowy, już nie mówiąc o śniadaniach, które u mnie naprawdę praktycznie codziennie wyglądają identycznie. I zdaję sobie sprawę, że po prostu są osoby, dla których to nie przejdzie, które muszą mieć to urozmaicenie, więc miejcie to na uwadze. I po prostu filtrujcie to wszystko, co mówię przez siebie. Dodam jeszcze, że nie liczę i nigdy nie liczyłam kalorii i makroskładników, ale to doświadczenie, o którym Wam wspomniałam, pozwala mi po prostu instynktownie gotować zdrowo. Także mi to służy. Robię regularne badania i mogę potwierdzić, że to rzeczywiście u mnie, podkreślam, u mnie, działa. Rozdział drugi, czyli słynny wzorek, na który zakładam, wszyscy czekają, czyli. Najczęściej pojawiające się pytanie o to, jak komponować posiłki. Otóż zasada, słuchajcie, no po raz kolejny jest prosta i trudna zarazem, bo schemat jest, ale oczywiście trzeba się do niego przyzwyczaić i to chwilę potrwa, zanim nam to wejdzie w nawyk. Ale już Wam zdradzam. Moja zasada komponowania posiłku to Grain Green Protein, do tego posypka, listki, kiszonka, przyprawy i olej. Easy, tak? No dobra, idziemy dalej. Nie, no żartuję, już Wam omawiam. Pierwsza rzecz, czyli grain zboża, i tutaj mam na myśli wszelkiego rodzaju kaszę i ryże. To może być ryż brązowy, kasza jaglana, kasza jęczmienna, kasza gryczana, komosa czy cokolwiek innego mam ochotę w danym momencie zjeść. U mnie jest to zwykle Ryż brązowy lub kasza gryczana w ostatnim czasie, tak wam zdradzę. Następnie green, czyli jakiś rodzaj warzywa. No i tutaj mamy też pełne pole do popisu mój ulubieniec, czyli fenku, może to być cukinia, mogą to być warzywa korzeniowe typu burak, czy batat, albo pietruszka, szpinak, szparagi, karczochy, co tylko pojawi się na bazarku. Kolejny podpunkt to protein, czyli białko. I tutaj mam na myśli wszelkiego rodzaju strączki, takie jak fasola azuki, fasolka mung, cieciorka, biała fasola i oczywiście nasze ukochane tofu albo tempeh. Idąc dalej, bardzo, bardzo ważny element każdego posiłku to jest, słuchajcie, posypka. Ja też o posypkach mówię od dawna i z uwagi na ten odcinek pojawił się post. Na Instagramie właśnie poświęcony posypkom, bo uważam, że dzięki nim jedzenie jest bardziej ekscytujące. Mamy ten element czegoś chrupiącego, no kto nie lubi pysznych podprażonych orzeszków, ale też oczywiście dużą dawkę smaku dzięki przyprawom. No i moje ulubione posypki to jest gomasio z czarnego sezamu i nori. Uwielbiam duka z przeróżnymi właśnie nasionami i pestkami i też bardzo sobie cenię smak zataru, który świetnie się komponuje z jajkami. I wszystkie te rzeczy możecie zrobić w domu. Te przepisy są proste, to zajmuje kilka minut. Trzymacie posypki w słoiku i służą wam przez wiele tygodni. Naprawdę dodają każdemu daniu. Ja po prostu uwielbiam i to się szczególnie sprawdza w przypadku takiego gotowania jak u mnie, czyli komponowania sobie bowli, bo to nam mocno podbija smak. Kolejny ważny element to są listki, zielone listki, czyli wszelkie koperki, pietruszki, kolendry, bazylie, mięty, rukole, uwielbiam. Moim osobistym numerem jeden jest koperek, bez którego po prostu nie mogę żyć, ale na szczęście wybór jest duży, więc co tylko sobie wymarzycie. Kolejna rzecz to jest kiszonka, najlepiej domowa i fajnie jest do takiego bowla po prostu sobie dodać odrobinę kiszonki, ponieważ są arcyzdrowe i pyszne. Następnie mamy przyprawy. U mnie bardzo prosta sprawa, bo jeżeli używam posypek, które też mi troszeczkę doprawiają danie, to ja zostaję przy dobrej jakości soli, przy świeżo mielonym pieprzu i przy cytrynie albo wodzie z kiszonek. O tym kiedyś już mówiłam, ale uważam, że ona naprawdę nam dosmacza danie. Spróbujcie, ale możliwe, że ja po prostu mam dosyć specyficzny gust i, i toleruję ekstrawaganckie połączenia. Nie no, śmieję się, po prostu spróbujcie. Na koniec, produkty z kategorii last, but not least: zdecydowanie jakby super ważna, ważna sprawa, czyli tłuszcz, czyli nasze oleje. Oliwa z oliwek dobrej jakości, oleje, które ja dodaję na zimno już do podania takiego bowla. Bardzo lubię olej z wiesiołka, bardzo lubię olej lniany, lubię olej z orzechów laskowych. W zależności od tego, jakie danie szykujemy, jaką mamy kaszę i jaki jest ogólnie profil smakowy danego danka, to inny olej nam tam może bardziej podpasować, ale też polecam sobie próbować. Lecimy dalej, czyli co musi się znaleźć w naszej kuchni. Aby można było w ten sposób gotować, i tutaj mamy dwie kategorie: czyli spiżarnię suchą i produkty świeże. Jeśli chodzi o produkty, które są zawsze w mojej kuchni i staram się mieć po prostu zapas, by być przygotowaną na domowe gotowanie, to przede wszystkim mamy wszelkiego rodzaju ryże, kasze, gotowe posypki, wspomniane wcześniej dobrej jakości oleje, kiszonki. Strączki, też bardzo ważna rzecz. Do tego polecam mieć też sos sojowy i ocet balsamiczny, które przydają się do doprawiania potraw, i glona kombu, który jest dla mnie bardzo ważny. Bo dodaję go do zup yy, i dodaję go do gotowania strączków, i tego też nauczyła mnie medycyna chińska. Natomiast jeśli chodzi o produkty świeże, to przede wszystkim staram się zaopatrzać w warzywa sezonowe. Ogólnie bardzo ważne jest to, żeby produkty świeże jeść na świeżo, czyli jednak kupować je. Częściej yy, i nie czekać, aż nam trochę podeschną, bo wtedy mają mniej składników odżywczych, przynajmniej według mojej wiedzy. Także warzywa sezonowe i dodatkowo zawsze włoszczyzna, bo u mnie zupa to jest stały punkt programu, zupa, którą gotuję na własnym bulionie, więc włoszczyzna musi być. Do tego oczywiście stałe zaopatrzenie w zieleninę. Czyli rukole albo szpinak i listki, czyli wspomniane wcześniej koperki, kolendry i tak dalej, i też e, powiem Wam szczerze, bardzo często jest u mnie cukinia, którą powinnam wsadzić w warzywa sezonowe, ale cukinia to jest u mnie element praktycznie każdego śniadania, dlatego dodałam ją tutaj do tej kategorii. Oprócz tego cytryna, którą doprawiam, tak jak Wam mówiłam, i imbir, który też jest składnikiem zupy. I teraz przechodzimy do kategorii w praktyce, czyli jak te wszystkie składniki i te wszystkie zasady wcielam w życie i spisałam sobie no, różne moje przemyślenia, wskazówki i takie małe triki, które ułatwiają mi po prostu organizację w kuchni, i to, że rzeczywiście wychodzi mi to całkiem sprawnie. I też przy okazji przyjemnie, bo może kolejną dodam notatkę, że ja bardzo lubię to gotowanie. Więc to też sprawia, że wkładam w to dużo takiego pomyślunku, ale wydaje mi się, że jednocześnie. Te systemy, o których wam mówię, sprawiają, że osoba, która nawet niekoniecznie jest zafascynowana gotowaniem, może sobie te rzeczy wcielić w życie i sprawić, że to idzie nam wręcz automatycznie. Pierwsza rzecz to to, że moja spiżarnia jest pełna i ja jestem po prostu zawsze przygotowana na to, że będę gotowała w domu. Co za tym idzie, staram się pamiętać o tym, żeby. Moczyć strączki, żeby mieć zawsze ugotowaną jakąś kaszę albo jakiś ryż. No i właśnie mieć w lodówce produkty, z których mogę potem skomponować taki posiłek. Mniej więcej powiedziałabym raz w tygodniu wychodzę po świeże zakupy i zaopatruję się właśnie we świeże produkty, głównie są to warzywa, po to, aby, no właśnie, po raz kolejny być przygotowaną. Było dużo pytań o to, gdzie kupuję moje produkty. I... To zależy moi drodzy. Jeśli chodzi o produkty suche, to czasami chodzę do jakiegoś ekologicznego sklepu, innym razem jest to dyskont, ale też polecam zamawiać tego typu rzeczy przez internet. Bo zwykle możemy trafić wtedy na produkty z naprawdę dobrego źródła, a przy okazji w całkiem niezłej cenie. Oczywiście Karolina Idealna. Którą widzę oczami wyobraźni, chodzi do takich zero wasteowych sklepów na wagę i bierze wszystko do swojego słoika. I ja wierzę, że to się w ogóle wydarzy, tylko póki co jeszcze idzie mi średnio z uwagi na dosyć intensywny tryb mojego życia, ale uważam, że jest to po prostu wymówka. Bardzo chcę to zrobić i mówię to teraz na głos. Jeśli chodzi o produkty świeże, to po raz kolejny czasem wyląduję w dyskoncie, innym razem pójdę do sklepiku Eko niedaleko domu po prostu z wygody. Ale myślę, że najfajniej jest jednak chodzić do takich sprawdzonych warzywniaków na sprawdzony bazarek, i też e, sam ten proces wydaje mi się taki całkiem romantyczny. Ale oczywiście nie każdy ma na to czas, więc e, pamiętajmy, że możemy te wszystkie rzeczy zrobić sprawnie właśnie w dyskoncie czy zamówić je online. I chciałabym tutaj powiedzieć, że. Moim zdaniem można odżywiać się w ten sposób totalnie na budżecie, dlatego że bazą takiej diety są produkty takie jak, no właśnie, kasze czy strączki, które są naprawdę tanie. A jeżeli znajdziemy sprawdzone dobre źródło sezonowych produktów, to też możemy je kupić bez problemu w dobrej cenie. Więc to jest dobra wiadomość. Ta dieta jest moim zdaniem naprawdę dostępna. Ważnym elementem mojego jadłospisu są, tak jak powiedziałam wcześniej, zupy. I ja pamiętam o tym, żeby raz na kilka dni taką zupę nastawić. Oczywiście do tego trzeba mieć zrobione zakupy, ale dzięki temu mam kolację na kilka dni i ja w ogóle lubię jeść zupę kolejnego dnia. Wtedy, jak to mówi moja mama, ona się zdąży przegryźć, więc warto pamiętać o tym, żeby znaleźć sobie chwilę na to, by taką zupę właśnie w cudzysłowie nastawić. I ostatnia rzecz z tych moich wskazówek to to, że moim największym przyjacielem jest piekarnik. Wszystko upieczone jest moim zdaniem pyszniejsze niż ugotowane. Też polecam ogólnie gotowanie na parze, ale upieczone jest też mniej problematyczne, bo po prostu wrzucamy te warzywa i nie musimy się o nic martwić. Też zupa robiona na pieczonych warzywach ma o wiele więcej smaku i ja po prostu bez piekarnika nie wyobrażam sobie życia. I teraz mam dla Was może jeszcze ciekawszą kategorię, rozdział, rozdział tego audiobooka, czyli mój przykładowy jadłospis. Zacznę od tego, że oczywiście każdy dzień się minimalnie różni, ale dla mnie bardzo ważne jest to, żeby jeść trzy w miarę regularne posiłki dziennie. Nie dlatego, że należy tak robić, tylko dlatego, że mi to odpowiada, mój organizm bardzo to lubi. Są osoby, które jedzą mniej, posiłków. Są takie, które jedzą więcej i to też jest świetne. Jestem typem osoby, która raczej nie snakuje, nie przekąsza. Nie mam zwykle na to ochoty. Też mam dosyć duży apetyt, więc dla mnie przekąska to jest po prostu start kolejnego posiłku. Więc raczej stronie od przekąsek, ale jeżeli rzeczywiście jestem głodna, to sięgam czasami, nie wiem, po jakieś jabłko, po jakieś orzechy albo po jakiegoś batona yy, i to mi się sprawdza. No ale zaczynamy od Śniadania. Mam moje ukochane śniadanie, które pokazałam Wam na moim Instagramie ostatnio i naprawdę ono wygląda prawie zawsze tak samo, czyli jest to ryż lub kasza z jajkami sadzonymi. Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie dla wielu osób, żeby zastąpić chleb ryżem lub kaszą, ale o tym nie będzie ten odcinek. Po prostu trzeba zaakceptować, że tak robię i już. <grych> I jajka to rzeczywiście jest główny składnik mojego śniadania. Jem je praktycznie codziennie. Są to dwa jajka zwykle sadzone i napisałam dla was przykładowe takie połączenia, żeby wam zobrazować jak to może wyglądać, kiedy nie jemy jednak dokładnie tego samego. Więc na przykład możemy mieć kaszę, choćby kaszę gryczaną, do tego cukinię, którą podsmażymy na maśle, startą na tarce albo na przykład ugotujemy na parze. Do tego też taki zblanszowany szpinak, jajka sadzone, całość posypana zatarem i koperkiem. Oczywiście też te wszystkie doprawienia, o których mówiłam takie jak kiszonka, olej z wiesiołka, sól, pieprz i to jest po prostu dla mnie śniadanie mistrzów. Inna kombinacja, którą mogę wam zaproponować, to jest na przykład ryż brązowy. Do tego pomidorki koktajlowe, które najpierw tak na patelni trochę przypalimy i zniszczymy, żeby one były takie podpieczone wręcz i cudowne, miękkie i pełne soku. I to podałabym też z jajkami i z rukolą, i do tego na przykład oliwa z oliwek. I jajka w obu wariantach mogą być też na przykład yy, na miękko, lub jak ktoś jest mistrzem w moich oczach, to zrobi jajka w koszulkach, ale ja się takich rzeczy nie podejmuję. No, natomiast jeśli chodzi o inne dni, to czasem zdarzy mi się zjeść omlet. W sytuacji, w której uwaga, nie ugotowałam kaszy ani ryżu, więc omlet zastępuje mi trochę. Ten element węglowodanowy, ale tutaj warto dodać więcej dodatków, typu nawet awokado, czy sporo takiej maślanej cukinii, posypać to przeróżnymi bajerami i sprawić, żeby ten omlet był po prostu śniadaniem mistrzów z takich większych klasyków, bo czasami słuchajcie, mam ochotę na chleb albo akurat dostanę jakiś dobry chleb od mamy na przykład, to z przyjemnością zjem sobie takiego tosta z awokado z jajkiem sadzonym i też zasypię to rukolą, skropię cytryną, oczywiście solą, pieprzem. To jest wszystko w domyśle. Pamiętajcie, te, te przyprawy są zawsze wpisane w ten scenariusz i do tego na przykład jeszcze kiełki. Jak widać, a raczej słychać, ja bym mogła opowiadać o tych połączeniach smakowych bardzo długo, więc zakończymy temat śniadania i przejdziemy do lunchu, który jest całkowitym odtworzeniem tego wzorka, który Wam przed chwilą przedstawiłam. No i takie moje przykładowe połączenia to brązowy ryż, do tego fasolka mung i do tego fenku. Plus te wszystkie dodatki według uznania i według smaku. Inna opcja to kasza gryczana, fasolka adzuki, boczniaki z patelni i pieczony burak. I tutaj idealnie pasuje balsamiko i rukola. Za was dodam dodatki. No i oczywiście olej. Pamiętajcie, każdy z tych posiłków musi być polany dobrym olejem, bo inaczej to będzie niesmaczne i też nie przyswoicie witamin, więc trochę bez sensu. Tłuszcz jest bardzo, bardzo ważny i nigdy nie rezygnujcie z tłuszczu. Amen. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o kolację, tak jak powiedziałam, zazwyczaj jest to zupa albo jakieś inne danie jednogarnkowe. Nie ukrywam, że moim, a raczej moją ulubioną zupą jest detoksowy krupnik. Ja wiem, że ja brzmię jak jakaś totalna odklejona nudziara gastronomiczna, ale jest to krupnik z kaszą jaglaną, z pieczonymi warzywami, do którego dokładam sobie na koniec właśnie fasolkę adzuki, jakiś przepyszny olej, na przykład lniany. Do tego zaprawiam to wszystko jakąś kiszonką, na przykład taką bardzo ostrą kiszonką, jakimś ostrym kimchi, dzięki czemu ta zupa jest lekko kwaskowa i jest ostra. Do tego tona koperku, jakaś posypka typu gomasio właśnie, sezamowe i to jest po prostu przepyszna zupa. Oprócz tego czasem robię zupę miso z grzybami shiitake albo z boczniakami, z marchewką, z porem i z... Makaronem ryżowym i stofu. Innym razem jest to klasyczny kokosowo-pomidorowy dal z ryżem. Raz na rok, słuchajcie, tak się trafi, że mam ochotę na coś słodkiego, bo po wielu latach zrezygnowałam ze słodkich śniadań, więc czasami mam chęć na owsiankę z jakimiś pieczonymi owocami i z masłem orzechowym czy migdałowym, i też wtedy to się liczy jako moja kolacja. A czasami mam takie jeszcze dwa dania, które są takim moim. Yy, nawet nie jest guilty pleasure, ale takim moim odchyłem od tych wszystkich gotowanych zupnych rzeczy. Jest to na przykład sałatka pod tytułem pieczony broku z roślinną fetą, którą po prostu uwielbiam i jem po prostu całego brokuła z tymi wszystkimi dodatkami, przyprawami, pestkami. Jestem zachwycona. A czasem sięgam po kupny hummus z waflami ryżowymi i przysięgam, to jest jedno z moich ukochanych dań i lubię, że to mi się w ogóle z jakimiś wyjazdami też, że właśnie robię sobie taką kolację i do tego ewentualnie jakaś marcheweczka, wcześniej na przystawkę pomarańcze, jakieś takie totalnie randomowe rzeczy, więc to chciałam tutaj zostawić, żebyście wiedzieli, jak to wygląda w praktyce i jeszcze pomyślałam, że Dodam do tych dań jednogarnkowych. Lubię takie potrawki, jak na przykład tarzin z cieciorką i bakłażanem w pomidorach, albo jakieś chili, i to wszystko oczywiście bezmięsne i w oparciu o strączki czy kary. To są, to są takie rzeczy, które ja naprawdę uwielbiam. A jeśli chodzi o picie, co też warto dodać, no to piję oczywiście kawę. Ostatnimi czasy głównie bezkofeinową. Tak czy siak, domowy przelew jest życiem. Oprócz tego bardzo dużo naparów i domowych różnych herbatek. Zazwyczaj właśnie też bezkofeinowych, różne, różne ziołowe, ziołowe tematy. Czasami sięgam po macze, ale generalnie piję ciepłą, przygotowaną, czasami bardzo, bardzo ciepłą wręcz wrzątek, wodę cały dzień. Zdarza mi się dodawać do tego jakieś olejki eteryczne. Bardzo lubię olejek pomarańczowy, który podbija smak, ale też bardzo fajnie działa na nasz organizm. Dodaję czasami goździki, jeżeli chcę zadbać o swój głos. Czasami dodaję imbir, kurkumę. Lubię po prostu mieć jakiś smak tego mojego napoju, który zazwyczaj jest ze mną w termosie po prostu przez cały dzień. Czasem są to nawet jakieś resztki naparu, do których dolewam więcej wrzątku. Rzadko sięgam po. Wodę ciepłą z cytryną, dlatego że odradza to tradycyjna medycyna chińska. Czasami mi się zdarza, ale pomyślałam, że powiem wam o tym, bo to może być niezła ciekawostka w obliczu tego, jak popularne jest picie właśnie wrzątku z cytryną. Ale tak jak mówię, ja często zamawiam to w restauracji, więc mam tutaj kompletny luz. Bardzo lubię miętę, bardzo lubię rumianek, bardzo lubię napary z kminu rzymskiego, z płatkami róż i z kolendrą, czy różne mieszanki, które po prostu kupuję czy dostaję. Uwielbiam po prostu zioła. I na koniec, moi drodzy, choć nie jest to końcówka, zakładam, że to będzie całkiem spora część tego odcinka, mam jeszcze kategorie inne, czyli zebrałam kilka pytań, które zadaliście mi właśnie na Instagramie, a przynajmniej te, które pojawiały się najczęściej i te, które uznałam za wartościowe, żeby tutaj odpowiedzieć na nie zbiorowo i publicznie. Pierwsza rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna i którą chciałabym jeszcze dodać, to to, jak ważne dla mnie jest estetyczne podanie dania. Wierzę w to, że to naprawdę zmienia nasze doświadczanie jedzenia. Nie bez powodu istnieje takie stwierdzenie, że jemy oczami i mam wrażenie, że najnudniejszy ryż z fasolą i swękułem. W ogóle jestem ciekawa, co myślicie o tych moich propozycjach. Jak to dla Was brzmi? Bo wiecie, dla mnie to brzmi jak norma, ale to może brzmieć dla kogoś po prostu absurdalnie. Jeżeli my to ładnie podamy, to nam się to bardziej chce jeść i naprawdę nam to bardziej smakuje. Nadal uważam, że Lepiej zjeść coś smacznego, aniżeli ładnego i niesmacznego, żeby nie było. Jakby okładka książki jest ważna, ale, ale, ale książka też musi być wartościowa. Niemniej polecam Wam wkładać więcej uwagi w to, żeby ładnie sobie to danie udekorować, dlatego że nawet najlepsza po prostu wyżerka uważam, że jest mniej smaczna, jeżeli jest jakoś tak niechlujnie podana. Druga rzecz bardzo istotna w moim jedzeniowym życiu to resztki. I to jest zasada, którą kieruję się każdego dnia, i ona jest wręcz nadrzędna nad tymi różnymi połączeniami i rozpiskami, o których Wam wcześniej powiedziałam, bo u mnie w domu nic się nie marnuje i ja gotuję z myślą o tym, co wykorzystam z tego, co mam w swojej lodówce, tak, żeby nic się nie zmarnowało i żeby jakoś mądrze tym wszystkim zarządzać. I często w oparciu o to, co zostało mi w lodówce. Dokupuję rzeczy i buduję sobie posiłki, albo nawet po prostu do tego dorabiam sobie jakieś elementy dania, tak żeby to wszystko zjeść. Jednocześnie dla mnie to jest w ogóle świetna zabawa, bo ja lubię mieć mniejszy wybór. Dużo się mówi w naszych czasach o tym, że mamy paradoks wyboru i kiedy mamy za dużo opcji, to nie umiemy się zdecydować. Ja zdecydowanie mam tak z jedzeniem. Lubię, kiedy jest mniej, kiedy gotuję ze światła w lodówce, kiedy mam jakiś punkt zaczepienia typu, dostałam jakieś w ogóle cztery bakłażany i nie wiem co mam z nimi zrobić, więc wiem, że teraz trzeba znaleźć jakiś przepis i je wykorzystać. I w ten sposób zrobiłam na przykład przepyszny marokański tarzin, właśnie z cieciorką. cudowny naprawdę cudowne danie. Także, także resztki są dla mnie dużą, dużą, dużą inspiracją. Pytanie, które pojawiało się bardzo często, to to, ile zajmuje mi gotowanie. I też zdaję sobie sprawę, że kiedy widzimy te przeróżne artystyczne posiłki, może pojawiać się taka obawa, że to jest dla nas nieosiągalne, ale ja chciałabym podkreślić, że po pierwsze, mi gotowanie nie zajmuje jakoś szczególnie dużo czasu, bo wybieram mało pracochłonne dania, ale to jest oczywiście kwestia mocno indywidualna i mocno względna, ale tak jak Wam wspomniałam, ja jestem po prostu przygotowana, żeby szybko gotować, czyli mam namoczone na noc strączki, mam je ugotowane potem następnego dnia, czy mam ugotowaną kaszę, mam pełną lodówkę, więc nic mnie nie zaskoczy i ja mogę w kilka minut skomponować sobie posiłek i słuchajcie, w momencie, kiedy mam teraz na przykład w lodówce fasolkę adzuki, mam już w ogóle ugrylowanego fenkuła z wczoraj i mam ugotowaną Kaszę, to ja w 10 minut będę miała piękny, estetyczny, smaczny talerz domowego, dobrego, świeżego, jakościowego jedzenia. Więc mi się wydaje, że to jest klucz do sukcesu, czyli właśnie być przygotowanym, ale są takie momenty, kiedy mi nie przeszkadza to że to gotowanie chwilę trwa, czyli właśnie, że muszę przygotować tego fenkuła i go ugrillować, czy nie wiem, właśnie nastawić zupę, bo po pierwsze lubię gotowanie, ale dla mnie jest to też przerwa od pracy. Kiedy pracujemy w domu, to mam wrażenie, że to jest zdrowe, tak raz na jakiś czas wstać od kompa i, i coś porobić, choćby to było gotowanie. I jest to też dla mnie forma medytacji. Ja bardzo lubię być w swoim świecie, kiedy bawię się w kuchni. Pytacie o to, skąd czerpię inspirację. Tak jak Wam wspomniałam, ja interesuję się jedzeniem od dziecka, choć na początku nie wiedziałam, że jest to zainteresowanie. Po prostu uwielbiałam jeść, próbować różnych rzeczy codziennie. Co innego było u nas do jedzenia, więc też jestem przygotowana, przyzwyczajona do testowania, próbowania do nowych rzeczy i do domowych obiadów. Więc na pewno to miało ogromny wpływ. Oglądanie programów kulinarnych od dziecka. Uwielbiam przeglądać też książki kucharskie. Rzadko z nich korzystam, jak możecie się zorientować po moich zasadach gotowania, ale ale bardzo lubię czytać książki kucharskie i wtedy też zapada mi w pamięci na pewno dużo rzeczy i potem komponując posiłki jakoś automatycznie wiem co będzie działało i myślę, że to przeglądanie książek ma tutaj swój udział do tego lata oglądania filmików na YouTube. Słuchajcie, ja pamiętam, jak przeszłam na dietę roślinną, e, wtedy, kiedy miałam 19 lat po maturze, to ja nie miałam doświadczenia z gotowaniem i oglądałam nałogowo odcinki różne e, właśnie różnych food vlogów na, na YouTubie, po to, żeby się poinspirować, żeby w ogóle wiedzieć, co można ugotować, kiedy mamy do dyspozycji rośliny, a do tej pory rośliny stanowią całkowicie bazę, ogromną bazę i znaczną część mojego jedzenia. E, oglądałam też mnóstwo seriali kulinarnych, bo je Uwielbiam na Netflixie typu Somebody Feed Phil, um, albo Ugly Delicious, czy oczywiście Chef's Table i to sprawia, że też to jedzenie inspiruje nas i po prostu zapada nam w pamięci. No dodatkowo oczywiście podróże, wyjazdy, chodzenie po restauracjach, to wszystko. Nie znika z naszej głowy i myślę, że tylko pogłębia moją miłość do jedzenia i to, ile pomysłów mnoży mi się, i, i, i jakie potencjalne smaki mam ochotę na przykład odtworzyć. To no po prostu jedzenie to jest moje wielkie hobby. Słuchajcie, uwielbiam ten temat, więc inspirowanie się jest częścią mojej codzienności. Kolejne pytanie to o to, jak dbać o świeżość jedzenia. Co robić z tym jedzeniem, które gotujemy, no właśnie, w dużych ilościach? I tak jak powiedziałam, ja jestem o tyle nudna, że ja mogę. Jeść trzy dni to samo na kolację czy na obiad i jestem przeszczęśliwa, ale zdaję sobie sprawę, że no po pierwsze, czasami jakieś danie może nie wytrwać, czasami wyjeżdżam, a czasami ktoś po prostu może nie chcieć w ten sposób funkcjonować. Więc dla mnie rozwiązaniem są weki. Bardzo lubię wekowanie w piekarniku. To jest banalnie proste. Muszę sobie wygoglać tam dokładnie i pamiętam za każdym razem, to muszę sprawdzać. I to nam ratuje sytuację. Chociaż ja powiem Wam, że zaczęłam robić tak, że jak gotuję zupę, ona jest wrząca, to wlewam ją do słoika, zakręcam i odwracam, i to już jest moje wekowanie, i to naprawdę działa. I potem dwa tygodnie później jest świeża zupa zawekowana, ale też jakby jakby się okazało, że nie zadziała, to proszę się nie obrażajcie na mnie. Czasem zamrożę lub sięgnę pomrożonki, ale nie jestem fanką mrożonego jedzenia. Dlatego, że po prostu, no właśnie medycyna chińska uważa, że to już jest jedzenie, które nie odżywia naszego ciała. I ja się. Pod tym ym, może nie tyle podpisuję, co ufam temu, więc staram się tego nie robić, ale czasem tak robię, jeżeli nie macie innej opcji. Uważam, że zawsze lepiej zamrozić niż wyrzucić albo zjeść coś badziewnego. Pytaliście bardzo dużo o to, co robię w przypadku jedzenia na mieście i wyjazdów. No, i to jest bardzo ważny element w ogóle całej tej dzisiejszej naszej rozmowy, a raczej no to jest rozmowa, bo są wasze pytania, więc spoko. Ja bardzo dużo wyjeżdżam, przez co jem bardzo dużo na mieście. To oznacza, że jest to jeden z powodów, dla których ja na co dzień w domu jem tak nudno. Do tego doszłam ostatnimi czasy, że jestem tak nasycona tymi różnymi rozmaitościami połączeniami, że mój organizm po prostu mówi: proszę, no daj nam ten ryż z fasolą i z warzywkiem i będzie wspaniale. Że, że ja to po prostu uwielbiam i Taką tutaj widzę zależność. Natomiast jeśli chodzi o to, co ja jem na wyjazdach, to ja mówiłam o tym ostatnio chyba w inspiracjach marca. To zależy oczywiście od tego, jakiego rodzaju jest to wyjazd. Jeżeli jest to wyjazd, gdzie mam dom, mieszkanie, w którym mogę gotować, to jem praktycznie bardzo podobnie jak opisałam Wam dzisiaj. Oczywiście z uwzględnieniem tego, co jest dostępne, co jest lokalne, co jest sezonowe ale jeżeli jest to jedzenie na mieście, to staram, się, to staram się balansować w jakiś sposób między próbowaniem lokalnej kuchni. A staraniem się znaleźć czegoś, co jest mi bliskie, znajome, do czego ciągnie moje ciało. Ale dzisiaj rozmawiamy o domowym gotowaniu, więc w kontekście podróży mogę Wam tylko dodać, że ja bardzo polecam zaopatrzyć się w Termos i kiedy jedziemy na jakiś wyjazd i na przykład wiemy, że przez ten czas będziemy jeść dosyć randomowo, to fajnie jest, chociaż tego pierwszego dnia mieć ze sobą jakieś danie, które gotujemy sami, bo to jest po prostu miłe, znajome i odżywcze dla naszego. Ciałka. Zastanawiam się, czy mogę jeszcze dodać coś w kontekście tego jedzenia na mieście, ale przychodzi mi do głowy pewne założenie, które możecie mieć, że ja idąc do restauracji zawsze wybiorę najzdrowszą możliwą opcję. A to nie do końca jest prawda, bo Przyzwyczajona do bardzo zdrowej, odżywczej diety. Oczywiście mam tak, że moje ciało serio ma ochotę na te wszystkie warzywka, i nie wiem skąd ja się wzięłam, czy to jest też kwestia jakaś wrodzona, kwestia nabycia czegoś od dziecka, czy, czy też jakieś przyzwyczajenie ostatnich lat związane z tym, co polubiło moje ciało, ale też ze zwiększoną moją świadomością i wiedzą. Ale ja naprawdę. Uwielbiam te rzeczy, o których Wam dzisiaj opowiadałam. Co nie zmienia faktu, że wychodząc do restauracji, sięgam po bardzo, bardzo różne pozycje. Tak jak powiedziałam, moje ciało lubi zdrowe rzeczy, więc pewnie pojawi się tam jakaś, nie wiem, grecka horta, czyli właśnie taka zielenina zblanszowana, czy jakiś inny rodzaj warzywa i czegoś w cudzysłowie zdrowego, ale mam też taką regułę, że lubię jeść na mieście rzeczy, których nie zrobiłabym sama. Czyli na przykład ramen, albo zupę fo, albo pizzę. Uwielbiam wychodzić na taki polski obiadek, czyli roślinnego schabowego z ziemniaczkami i jakimiś tam surówkami, czy buraczkami i marchewką gotowaną z groszkiem. Uwielbiam kuchnię bliskowschodnią, czyli wszelkiego rodzaju mezę, jakieś hinduskie wyżerki. Sushi, czy wszelkiego rodzaju lokalne uczty, których mam przyjemność doświadczać, kiedy jestem na wyjazdach. No i właśnie przez to, że tych okazji restauracyjno-wyjazdowych jest tak dużo, ja potem po prostu wzruszam się na myśl o tej fasolce adzuki, o tym brązowym ryżu, o tym szpinaku i o tych wszystkich rzeczach, które za chwilę zjem, jak tylko skończę, moi drodzy, to nagranie. Pytacie o to, czy gotuje spontanicznie, czy planuje swoje posiłki i powiedziałabym, że jest to plan w oparciu o dość nieregularny tryb życia i resztki. Czyli znowu jedno wielkie to zależy. Kiedy już wiem z czym pracuję, wiem jaki mam grafik, wiem co zostało w mojej lodówce, w mojej szafce, wiem ile mam dni, kiedy będę w Warszawie, wtedy Planuję sobie mniej więcej, co będę jadła w następnych dniach. Idę do sklepu i mam to z głowy, więc powiedziałabym, że jest to po prostu spontaniczny plan, albo zaplanowany spontan. Pytacie mnie o to i tutaj pojawiło się wiele pytań. Dostaję je od lat. Czy mnie wam ochotę na niezdrowe jedzenie? Trochę odpowiedziałam przy poprzednim pytaniu, ale nie ukrywam, że bardzo rzadko mam ochotę na takie typowo niezdrowe rzeczy typu jakieś fast foody czy śmieciowe jedzenie, jakieś chipsy, chrupki, paluszki, wafelki, pączki. To są grupy produktów, które mnie kompletnie nie interesują. Też nigdy tego jakoś dużo nie jadłam od dziecka, już nie mówiąc o jakichś słodzonych napojach gazowanych. No nie lubię, po prostu nie lubię, więc myślę, że częściowo to jest kwestia właśnie wychowania. Częściowo tego, że nie było mi to jednocześnie zabraniane. To jest bardzo ciekawy faktor psychologiczny. No właśnie tego, że wiem dużo na temat jedzenia i tego, jak ono na mnie wpływa. I realnie po prostu może mam na tyle przedstawione już kubki smakowe, że dla mnie te rzeczy są zasłone albo za słodkie, i te moje dania. Po prostu mi mega smakują, ale ja naprawdę sobie odbijam i, i nadrabiam jedzeniem na mieście, czy właśnie jedzeniem wyjazdowym, i myślę, że to stanowi całkiem taki niezły balans. Ale teraz, tak jak myślę głośno mówiąc do Was, mam wrażenie, że sporo to jest po prostu wytrenowanie naszych kubków smakowych, i wtedy te rzeczy, które kiedyś nam smakowały, są dla nas po prostu już nie do zjedzenia. Jeżeli już miałabym sięgać po rzeczy, które są zdecydowanie z kategorii niezdrowe, no to pewnie to by były wszelkiego rodzaju dodatki do dań, które są smażone w głębokim tłuszczu, czyli jakieś kotlety, tempury czy inne samosy. I to jest też bardzo pyszne. No, jeżeli to jest tłuste, smażone i słone, no to wiadomo, że jest przepyszne. Tak samo, że jest słodkie, na przykład pączek. Ale ja nie byłabym w stanie zjeść całego dania, które się składa z takich rzeczy. Jako dodatek tak, ale na pewno. Nie w y, roli głównej, no i potem też pewnie by mnie ciągnęło znowu do jakichś szpinaków. Ne i jeśli chodzi o słodkie rzeczy, to ja raz na jakiś czas rzeczywiście mam ochotę na ciasto, jakieś super pyszne, jakościowe. Powiedziałabym kiedyś, że domowe, ale teraz mamy tak dużo wspaniałych rzemieślniczych cukierni, że naprawdę pysznych deserków nie brakuje, więc raz na jakiś czas domowe ciasto jak najbardziej. Codziennie sobie przekanszam gorzką czekoladę, najbardziej lubię taką 85 albo 90%. Po obiedzie, albo po kolacji, albo po obu. Także ten słodki element mi gdzieś tam towarzyszy. Dla mnie też ulubionym deserem jest macza z mlekiem roślinnym albo flat white z mlekiem roślinnym. Tak już po prostu mam. Mój drodzy, tutaj kończy się cała moja wiedza i cały sekret mojego domowego gotowania. Także jest to na pewno masa inspiracji, którymi otaczam się od wielu wielu lat, realne zainteresowanie jedzeniem i to, że jedzenie jest moją zajawką i jest moim hobby. Trzecia rzecz to na pewno ogromna elastyczność w moim grafiku i to, że mogę sobie pozwolić na to, żeby może poświęcać więcej uwagi tej kwestii mojego życia, jakim jest jedzenie. I tak jak powiedziałam wielokrotnie, po prostu lata, lata wprawy, lata praktyki, także nie zrażajcie się proszę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla was inspiracją i pokazał, że jest tutaj pewna schematyczność i jest tutaj jakiś wzorek, który może nam pomóc gotować zdrowiej, smaczniej, sprawniej i po prostu lepiej dla siebie. Jeszcze raz wam tylko podkreślę moje założenia. No właśnie, ma być sezonowo i lokalnie ma być w oparciu o produkty roślinne i o dobrej jakości produkty pochodzenia zwierzęcego. Staramy się oczywiście, żeby to jedzenie było zdrowe i odżywcze, ale przede wszystkim, żeby nam smakowało i uwaga, mega ważna rzecz, żeby nas to zdrowe, domowe jedzenie po prostu nie stresowało. Bawmy się tym, cieszmy się, że możemy jeść w domu, medytujmy sobie z tym jedzeniem, dobrze się przygotujmy, zaplanujmy wszystko, ale jeżeli macie ochotę po tej zdrowej zupie zjeść ciasto, tak jak ja to robię często, to serio, to zjedzcie. Albo jeżeli nie zdążycie ugotować, to weźcie jedzenie z knajpy na wynos. Po prostu nie dokładajmy sobie w życiu dodatkowych napięć czy jakiegoś poczucia presji czy winy, jeszcze w tej dziedzinie naszego życia, która powinna nam służyć, powinna nas uspokajać, odżywiać, sprawiać, że żyjemy długo w dobrej formie. I jesteśmy szczęśliwsi. No bo jedzenie może dawać dużo szczęścia, także cieszmy się nim. I smacznego Wam życzę, moi drodzy. Ja bym mogła o jedzeniu rozmawiać mi, więc mam nadzieję, że w nie najdalszej przyszłości będziemy mogli częściej tego typu tematy tutaj poruszać, bo wierzę, że jest wśród nas bardzo wiele foodiesów i smakoszy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję Marce Moja Macza za objęcie nad nim patronatu. Z kodem Karolina10 możecie skorzystać z 10% zniżki na wszystkie produkty marki w sklepie internetowym, a do końca maja czeka na Was rabat minus 20% na wiosenną herbatę i chibance z pierwszych zbiorów, która jest podlinkowana w opisie. Jeśli regularnie słuchasz mojego podcastu, będzie mi miło, gdy znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Jestem bardzo wdzięczna za ten mały gest, bo dzięki niemu mój podcast może dotrzeć do nowych osób. A jeśli masz ochotę na więcej, posłuchaj mojego nowego programu, czyli Myśl na Dziś, który również jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube. To kilkuminutowe wypowiedzi gości mojego podcastu, które pomogą ci lepiej zacząć dzień.